Cześć! Dziś pokażę Wam fajny sposób na połączenie aromatycznego sera Gruyère, karmelizowanej cebuli oraz pomidorów koktajlowych. To wszystko zamknięte w tarcie na kruchym spodzie. Ja do przygotowania tarty wykorzystam taką foremkę, ma ona dolną średnicę około 24 cm. Moja foremka nie ma wyciąganego dna, ale jeśli Wy macie taką foremkę z wyciąganym dnem, to jeszcze lepiej. Jeśli chodzi o samą tartę, to do jej przygotowania będziecie potrzebować mąki pszennej. Ja mam akurat mąkę tortową, ale sprawdzi się również zwykła mąka typu 500. Poza tym masło pokrojone w kostkę. Najlepiej to masło 20, nawet 30 minut wcześniej wrzucić do zamrażarki. Poza tym żółtko, śmietana, cebula, pomidorki koktajlowe, odrobina soli oraz ser Gruyère, ser, który jest bardzo aromatyczny. Jeśli chcecie, możecie wymienić go na jakiś inny ser, który będzie fajnie się topił. Możecie eksperymentować z serami, zrobić z nich jakąś mieszankę. Przygotowanie tarty rozpoczynamy od tego, aby połączyć mąkę oraz masło. Możecie zrobić to za pomocą rąk, wtedy powinniście to wszystko tak pocierać, aż całość połączy się w coś w rodzaju piasku. Jeśli macie jednak blender, możecie zrobić to łatwiej właśnie za pomocą blendera. Do misy blendera przesypujemy mąkę, a następnie dodajemy tutaj zamrożone wcześniej masło. Jeśli mąkę i masło zamierzacie łączyć za pomocą dłoni, to masło możecie zmrozić odrobinę dłużej, 30, a nawet 40 minut. W przypadku blendera najlepiej wykorzystać tryb pulsacyjny, kilka, maksymalnie kilkanaście razy powinno wystarczyć. Gdy całość ma konsystencję takiego lekko mokrego piasku, możecie przesypać to do miseczki. No i teraz zobaczcie, mamy coś właśnie w rodzaju takiego piasku. Jeśli zbijemy, to sobie zrobimy taką kulkę. To ta kulka bardzo łatwo pęka i to wszystko wraca do swojej wcześniejszej konsystencji. Teraz dodajmy do tego żółtko i śmietanę, ale wcześniej powinniśmy je ze sobą dokładnie wymieszać. Wszystko mieszamy dość delikatnie, zależy nam na tym, aby składniki się ze sobą połączyły. Nie chcemy jednak tego jakoś super ugniatać. Gdy składniki w cieście są już ze sobą połączone, pora odłożyć je na folię. Możemy to wszystko wcześniej sobie jeszcze dodatkowo lekko spłaszczyć. Zawijamy folią i odkładamy do zamrażarki na około 30 minut. Gdy ciasto się mrozi, możemy rozpocząć proces karmelizowania cebuli, ale wcześniej tą cebulę powinniśmy sobie pokroić. Najlepiej zrobić to w piórka, które będą miały około 3-4 mm grubości. W międzyczasie na średnim ogniu możemy rozpocząć rozgrzewanie oliwy około 2-3 łyżek. Jeśli chodzi o krojenie cebuli, to jeśli macie problem z tym, że podczas krojenia płaczecie, to może być to związane z tym, że wasz nóż nie jest ostry. Bardzo istotne jest to, aby podczas krojenia wykorzystywać właśnie ostre noże. Wtedy będziemy mieć tutaj mniej soku i mniej będziemy płakać. Pokrojoną cebulę dodajemy na patelnię, na której rozgrzana jest już oliwa i pozostawiamy w spokoju na około 4-5 minut. Wcześniej jednak to wszystko posypujemy solą. Po 4-5 minutach możemy przemieszać cebulę pierwszy raz. Cebulę na takim średnim ogniu smażymy przez około 20 minut, mieszając ją co mniej więcej 2-3 minuty. Chcemy, aby z zewnątrz ona była taka fajna i zezłocona, ale nie pozwalamy jej się przypalić. Po około 20 minutach cebula znacząco zredukowała swoją objętość. Jest już dość ładnie skarmelizowana, ale na tym etapie procesu karmelizacji jeszcze nie kończymy. Zmniejszamy moc pod naszą kuchenką, ustawiamy taką moc minimalną i pozostawiamy cebulę na kolejne 30 minut. Na tym etapie nie ma konieczności częstego mieszania cebuli, możemy do niej tylko zerknąć co około 10 albo 15 minut. I teraz przyszedł czas na to, aby dokończyć formowanie ciasta. Ciasto w zamrażarce spędziło około 30 minut i teraz na stolnicę wysypuję sobie odrobinę mąki. Zmrożone ciasto wyciągam z folii, opruszam mąką, a następnie wałkuję, tak aby ciasto miało średnicę nieco większą niż nasza forma. Początkowo może Wam się to ciasto wałkować w trudny sposób, więc zamiast wałkować możecie je rozbijać. Gdy ciasto będzie miało średnicę nieco większą niż foremka, możecie owinąć je na wałek i przenieść do foremki, a następnie rozpocząć wyklejanie tego ciasta ręcznie. Robicie to za pomocą palcy, staracie się tak, aby wszędzie ilość ciasta była mniej więcej taka sama. I wtedy, kiedy macie wyklejoną już foremkę, pora wrzucić ją do zamrażarki na około 20 minut. W międzyczasie możemy rozpocząć też rozgrzewanie piekarnika do 175 stopni, grzanie góra-dół.
Cebulę mogę teraz przemieszać i pozostawić w spokoju na kolejne 10-15 minut. Cebula w tym momencie już wygląda i pachnie fenomenalnie, ale ja muszę uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości. W tym momencie ciasto jest już bardzo dobrze zmrożone, a piekarnik jest już rozgrzany. Możemy je do piekarnika wrzucać, ale wcześniej powinniśmy ciasto nakłuć. Robimy to po to, aby ciasto podczas pieczenia nam się nie wybrzuszało. Alternatywą dla nakłuwania jest obciążanie ciasta. W takim wariancie na ciasto kładziecie sobie papier do pieczenia i na ten papier do pieczenia wsypujecie na przykład fasolę. Ciasto jest obciążone, więc nie będzie Wam się wybrzuszać. Ja jednak ciasto zazwyczaj nakłuwam. Z tą metodą nie mam raczej jakichś większych problemów. Po nakłuciu ciasto mi się nie wybrzusza. I teraz takie nakłute ciasto wkładam do piekarnika, który rozgrzany jest do 175 stopni. I grzanie góra-dół bez termoobiegu. Piekę około 20 minut. W międzyczasie mogę rozpocząć tarcie sera. Jak wspominałem na początku, ja wykorzystam do tego dania gruyère. Gruyère jest bardzo aromatyczny, ale jeśli chcecie, możecie z serami eksperymentować. Sprawdzą się tutaj tak naprawdę wszystkie sery, które fajnie się topią. Warto jednak wykorzystać takie sery, które będą dość mocne. Jeśli nie gruyère, to fajnie będzie pasował tutaj na przykład emmentaler. Świetnie sprawdzi się również mieszanka jakichś szwajcarskich albo francuskich serów. Gdy ser jest już starty, pora zająć się pomidorkami. Pomidorki koktajlowe kroimy sobie na połówki. Ja chcę, aby moja tarta miała takie fajne, żółto-czerwone kolory. Dlatego pomidorki już na etapie krojenia sobie rozdzielam, tak aby było mi je później łatwiej układać. Po około 20 minutach w piekarniku nasza tarta nie jest jeszcze w pełni upieczona. Wygląda już jednak całkiem fajnie i teraz pora przerzucić na nią cebulę, która w tym czasie się świetnie skaramelizowała. Ser również staramy się rozmieścić równomiernie i teraz pora na pomidorki. Wcześniej jednak zwiększmy temperaturę naszego piekarnika do 190 stopni. Pomidorki zaczynam rozkładać od strony zewnętrznej i ja rozpoczynam akurat od tych pomidorków czerwonych, ale oczywiście tutaj, jeśli chodzi o ich układanie, o różne wzory i tak dalej, macie pełną dowolność. I teraz wyłożona pomidorkami tarta ląduje w piekarniku. Tartę pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 190 stopni przez około 30 minut. I proszę, po 30 minutach nasza tarta jest już gotowa. Prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Szkoda, że nie możecie poczuć, jak pachnie, bo pachnie niesamowicie. To wszystko za sprawą gruyera. Jest to ser, który jest bardzo, bardzo aromatyczny. Idealnie on tutaj pasuje. Teraz muszę poczekać jeszcze chwilę, aby móc jej spróbować. Już nie mogę doczekać się tego momentu. Tarta nie tylko prezentuje się świetnie i świetnie pachnie, ale również świetnie smakuje. Cebula, pomidorki oraz ser gruyère, wszystko tutaj się świetnie uzupełnia. Idealnie do tego pasuje ten kruchy spód. Mam nadzieję, że spróbujecie zrobić taką tartę u siebie w domu. Jeśli tak, to napiszcie mi proszę w komentarzu, jak Wam smakowała. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz suba, jeśli jeszcze nie subujecie mojego kanału. Dzięki, cześć!